kiedy kardynałowie w 2013 roku wybrali kardynała Bergoglio na papieża i został on papieżem Franciszkiem, mówiło się o tym, że oto mamy papieża z końca świata, trochę analogicznie do sytuacji Jana Pawła II, który był papieżem z dalekiego kraju. Wtedy panowała taka narracja, taka opowieść, że oto wreszcie przychodzi papież, który zdeeuropeizuje Kościół, czyli zajmie się sprawami innych kontynentów, innych nacji i że Europa w opinii wielu wreszcie przestanie być tym pępkiem Kościoła, pępkiem świata. Mówiąc szczerze, dosyć szybko można było nabrać wątpliwości, na ile ta opowieść jest prawdziwa. Po pierwsze, sam kardynał Bergoglio nie jest jakąś starą rodziną południowoamerykańską, a właściwie jest południowoamerykaninem w drugim pokoleniu. Studiował w Niemczech, gdzie próbował robić doktorat, także jego potem wiele lat ostatecznie przebywał w Europie i jego związki z Europą pozostały bliskie, kiedy był już kardynałem. Więc ta opowieść nie specjalnie się kleiła. Podobnie zresztą można było nabrać wątpliwości, kiedy papież ogłosił synody dotyczące rodziny, czyli te w latach 2014-15, które zakończyły się niesławną adhortacją Amoris Laetitia, w której dopuszczono do Komunii Świętej osoby rozwiedzione, pozostające w nowych, niesakramentalnych związkach, bez zachowania tych dyscyplinarnych norm, jakie były prowadzone i ujednoznacznione za Jana Pawła II, czyli że wymaganie pewnie wstrzemięźliwości seksualnej. Już Amoris Laetitia i wcześniejsze synody wskazywały na tym, że w gruncie rzeczy papież zajmuje się problemami Europy, a może nawet bardziej jeszcze zajmuje się problemami, które nurtują Kościół w Niemczech. Kościół, który w dużej mierze jest kościołem dającym wrażenie miejsca, gdzie wiara została utracona, gdzie biskupi bardziej są zainteresowani tym, żeby wierni płacili podatek kościelny, niż przystępowali do sakramentów i głosili katolicką, chrześcijańską naukę w wielu sprawach. No tak, bo skoro wierni niespecjalnie wierzą, a chce się ich zatrzymać w kościele, to trzeba zmienić nauczanie kościelne, a nie zmieniać wiernych. Taka prawdziwa pokusa władzy kościelnej. Często się zarzuca Kościołowi pokusę władzy w różnych sprawach, a to jest właściwa kościelna pokusa władzy, która chce zmienić to, co zostawił nam Pan Jezus i tradycja, po to, żeby zatrzymać ludzi w kościołach, a tym bardziej, jeszcze bardziej niż w kościołach, żeby zatrzymać ich na listach państwowych podatników kościelnych. To był bardzo, bardzo wymowny moment. Dzisiaj trwa synod tak zwany amazoński, który miał podejmować problemy ekologiczne. Kardynałowie i biskupi mają sadzić drzewka, które odkupią ich lot samolotem i ślad węglowy, który za sobą zostawili, żeby się wszyscy razem spotkać. Rozmawia się o Grecie Thunberg i różne w ogóle sprawy są omawiane, które mają dotyczyć Amazonii. Jednak w ogóle centralnym problemem, jak się okazuje, tego synodu, okazuje się celibat, kapłaństwo lub diakonat kobiet i dopuszczanie do święceń żonatych mężczyzn. To jest to, co de facto wynika z dokumentu przygotowawczego spisanego przez biskupa Krautlera, pochodzenia Austriaka, który posługuje od wielu lat w Brazylii. Czy to są centralne problemy Amazonii? Wiele wskazuje na to, że tak nie jest. Xavier Ryn z Herald Catholic pisze, że z tego, co ma orientację, pisząc swoje listy z synodów, Amazonia bardziej potrzebuje podstawowej ewangelizacji
niż teraz poszukiwania viri probati. Viri probati to ci mężczyźni sprawdzeni, którzy mogliby, mimo że są mężami żon, zostać kapłanami. To jest pewna koncepcja, którą znajdujemy w tekstach Nowego Testamentu. Jednak ten publicysta, katolik Herald, mówi, że w dziwny sposób to badanie, które miało przybliżyć problemy ludów Amazonii, to badanie i wnioski z tego badania, jakie zostały wyprowadzone, przypomina w swoich akcentach pomysły i koncepcje oraz problemy teologii i kościoła europejskiego, a w szczególności kościoła niemieckiego. Zresztą jakiś tu jest jakaś nieprzypadkowa koincydencja, że biskup Krautler jest duchownym języka niemieckiego i że to właśnie on przygotował ten dokument mający doprowadzić do synodu, czy mający być pewną podstawą trwających tam dyskusji. Nie jest też przypadkiem, że zaraz po synodzie amazońskim swoją drogę synodalną podejmą biskupi niemieccy. Biskupi niemieccy, których dokument przygotowujący do synodu został skrytykowany przez papieża jako podejmujące różne zagadnienia, które nie są we władzy kościołów lokalnych, ale są we władzy centralnej, można by powiedzieć, kościoła, że są jakoś w zakresie Ojca Świętego, albo mówiąc szczerze, niektóre w ogóle nie są w zakresie decyzji kogokolwiek w kościele, ponieważ są elementami prawa Bożego. Także mamy zaraz synod, tą drogę synodalną, która tylko czeka, by wyruszyć, aż zakończy się synod w Amazonii, by można było rozpocząć fundamentalną przebudowę kościoła w Niemczech wedle właśnie tych problemów, które jakoby miały być centralnymi problemami kościoła w Amazonii, bo przecież celibat, bo przecież wyświęcanie żonatych mężczyzn, bo w Niemczech brakuje kapłanów i potrzeba jest tych ludzi świeckich, żeby zwyczajnie nie rozpadły się struktury kościoła, by podatek mógł być dalej płacony, by ludzie nie zaczęli się masowo wypisywać z kościoła z tego względu, że jego struktury będą znikały. I tak dalej, i tak dalej. Także tak samo problem feminizacji święceń jest problemem przede wszystkim kościoła niemieckiego. A tu okazuje się, że Amazonia. Ta Amazonia służy tu przede wszystkim, jak się zdaje, jako taka egzotyczna przykrywka, tak? To znaczy stworzono pewną atmosferę, w której wydaje się, że problemy, jakich dotyka synod, są niemal problemami z Marsa, że rozwiązania muszą być ekstraordynaryjne, że to nie mogą być takie zwykłe, proste rozwiązania, które wynikają z tradycji Kościoła, wynikają z prawa kanonicznego, z katechizmu. Nie, to muszą być specjalne rozwiązania dla tej egzotycznej części świata. Mówiąc szczerze, dosyć to neokolonialne spojrzenie, a nawet nieco rasistowskie na ludy Amazonii, tak jakby oni nie byli tak do końca ludźmi. Zresztą coś bardzo podobnego powiedział biskup Krautler, kiedy rozciągając przed mediami wizję właśnie święcenia na przykład kobiet, czy zniesienia celibatu, mówił, że ludy Amazonii nie są w stanie pojąć celibatu, że to nie jest w zakresie ich świadomości. No, można by zapytać, czy starożytni Żydzi rozumieli celibat, kiedy Kościół im go ogłosił, czy starożytni Rzymianie rozumieli celibat, czy rozumieli go Germanie, którzy wkraczali do Cesarstwa Rzymskiego i się chrystianizowali, czy rozumiał Mieszko I i jego najbliższa rodzina i dwór, kiedy przyjmowali chrzest. Wreszcie, czy my dzisiaj tak łatwo rozumiemy celibat? Celibat, który jest jednak darem nadprzyrodzonym, bo to posiadanie dzieci, jak się zdaje, jest największym szczęściem doczesnym człowieka. Także celibat jest pewnym owocem formacji i łaski chrześcijańskiej, owocem wykształcenia się kultury katolickiej. Jeżeli ludy Amazonii rzeczywiście nie są w stanie pojąć celibatu, to można zapytać, jaką pracę wykonali misjonarze, również pod wodzą biskupa Krautlera, jeżeli tego kompletnie nie są w stanie przyjąć. Afrykański przykład mówi, że jednak
Tam, gdzie się wytwarza kultura katolicka, tam celibat staje się zrozumiały. Tam celibat zaczyna być przyjmowany przez mężczyzn, którzy chcą być kapłanami. Naprawdę, Afryka wydała już wielu znakomitych kapłanów, chociażby kardynała Roberta Saracha. Wydaje się, że to zdanie biskupa Krautlera ma pewną prawdę w sobie, tylko należałoby je troszkę zmienić. To postchrześcijańscy Niemcy nie rozumieją celibatu i to jest problem, przed jakim teraz stoi Kościół powszechny. Bogaty, partykularny, niemiecki Kościół przestał rozumieć chrześcijaństwo i cały ten naród, on gros, przestał rozumieć chrześcijaństwo i próbuje pewną swoją wizję taką jakiegoś neopogańskiej religijności na gruzach Kościoła przeprowadzić w całym Kościele. Zresztą można sobie w internecie na stronie PCH24 przeczytać ciekawe świadectwo chrześcijanina, którego jeden z przodków był nawróconym szamanem. I to jest niesamowite, to oburzenie tego człowieka, jak można w ogóle w ten sposób się wypowiadać o jakimkolwiek ludzie, że nie jest w stanie pojąć celibatu. Tak jak mówię, to jest kwestia tego, czy ewangelizacja, czy inkulturacja chrześcijaństwa została przeprowadzona właściwie. Jeżeli nie ma tego zrozumienia, to znaczy, że ta praca została w jakiś sposób zepsuta albo była po prostu źle prowadzona. I to jest, jak się wydaje, prawdziwy powód, dla którego mamy synod skupiony pozornie na tak egzotycznym miejscu z perspektywy europejskiej jak Amazonia. Po to, żeby odwrócić uwagę, że tak naprawdę Kościół po raz kolejny musi się zajmować problemami Kościoła niemieckiego. I to niestety zajmuje się w sposób zupełnie bezsensowny, ulegając tej słabości, tej wspólnoty, tej instytucji, która jest swoistą już masą upadłościową chrześcijaństwa w Niemczech. Czy ostatecznie te różne szalone pomysły zostaną zaakceptowane, czy rozejdą się na cały Kościół, to zobaczymy. Można się spodziewać, że tekst adhortacji będzie jeszcze czymś zupełnie zaskakującym w stosunku do treści rozmów, jakie przeprowadza się w czasie tego spotkania synodalnego. Niewątpliwie żyjemy w trudnych czasach, kiedy Kościół przestał rozumieć władzę papieża, jego zakres, jego obowiązki. Papież wydaje się bardziej być nowym Panem Jezusem niż następcą świętego Piotra, który przede wszystkim w swoim charyzmacie ma przekazywać treści wiary, a nie tworzyć jakieś nowe rzeczywistości dla tych środowisk w Kościele, które tak naprawdę są już na granicy w ogóle odpadnięcia od chrześcijaństwa. I teraz nagle te środowiska mają być w samym centrum, mają być jakąś forpocztą, mają być środowiskami liderów dla całego katolicyzmu, który ma, nie wiem, razem z nimi chyba podążać w jakąś przepaść po prostu niewiary. Dzięki za oglądanie tego odcineczka. Zapraszam na kolejne. Proszę, subskrybujcie mój kanał. Klikajcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia. Łapka w górę też będzie mile widziana. Synod dalej trwa, mamy też wydarzenia polityczne. Mam zaplanowane kilka odcinków też do przodu, takich, które uważam, że po prostu powinny powstać niezależnie od tego, co aktualnie się dzieje w świecie. Także będę sukcesywnie te rzeczy nagrywał. Jak widzicie, znowu jestem na wyjeździe w Dąbrowie Tarnowskiej, ale jutro już wracam do siebie, do swojego domu. Będzie znowu biała ściana, będzie widno. Będzie jakaś bardziej ludzka pora nagrywania. Także poprawi się też jakość. Mam nadzieję wreszcie przygotować ten mikrofon ze wszystkimi przełącznikami, żeby to jakoś dobrze brzmiało, czy przynajmniej lepiej niż jest teraz. Zobaczymy, jak to będzie działało. Sam jestem ciekawy. Zapraszam Was do kolejnych filmów. Teraz dam Wam tutaj, albo już pewnie widzicie, przejścia do innych odcinków. Obejrzyjcie sobie, co do tej pory opowiadałem i zachęcam Was do oglądania moich odcinków w przyszłości. Cześć!